inaczej wyglądają, ale... Dzisiaj Europa, jutro cały świat, może pod takie coś. A weź... Się szukamy. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Czy mnie słychać? Halo, halo? Tak. Dzień dobry. Pani Prezydent, zasadnie przedłużając, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo proszę. Dzień dobry Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, znajdujemy się w największym uzdrowisku w Polsce. W miejscu szczególnym, w miejscu słynącym z turystyki uzdrowiskowej, z turystyki wypoczynkowej. Miejscu, który jeszcze do niedawna tętnił życiem i wypełniony był turystami z całego świata. 13 dzień marca zmienił wszystko. Stan pandemii wprowadził u nas zupełne wygaszenie gospodarki. Od kilku tygodni nasze hotele, restauracje, pensjonaty, w zasadzie wszystkie usługi, które są powiązane z branżą turystyczną, nie działają. I od kilku tygodni staramy się znaleźć równowagę i znaleźć sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji. To, co dla nas jest największą bolączką, to fakt, że choć jesteśmy już w przededniu czwartego etapu odmrażania gospodarki, to my, mam na myśli nas, Kołobrzeżan, mamy wciąż wiele pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Pytań dotyczących tego, jak przygotować nasze piękne miasto do nadchodzącego sezonu. Co zrobić powinna branża turystyczna, aby hotele, pensjonaty, restauracje były bezpieczne. Aby turyści, którzy chcą do nas przyjechać, bo wierzę w to, że wciąż chcą do nas przyjeżdżać, mieli to poczucie, że kiedy przyjadą do Kołobrzegu, będą czuli się bezpiecznie. Szanowni Państwo, kontaktuję się z włodarzami miast w innych państwach o podobnej charakterystyce gospodarki. I tam burmistrzowie wiedzą, wiedzą, kiedy będą otwarte granice, wiedzą, jak przygotować plaże, wiedzą, jak zagospodarować przestrzeń publiczną, wiedzą, jak przygotować do sezonu ofertę kulturalną i rozrywkową. My tego wciąż nie wiemy. Dyskutujemy o tym od wielu tygodni na spotkaniach Związku Miast Polskich. Dyskutujemy na Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych. Spotykamy się z włodarzami gmin nadmorskich całego Pomorza. I próbujemy uzyskać na te pytania odpowiedzi. Kiedy otworzone będą granice, jak będzie można zagospodarować plaże, jakie warunki będziemy musieli przygotować, aby było to miejsce bezpieczne, jak powinny funkcjonować zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Proszę Państwa, do Kołobrzegu tylko w 2019 przyjechało 600 tysięcy turystów, z czego 1/3 to są kuracjusze, którzy również przyjeżdżają tu po to, aby zdrowieć, przyjeżdżają tu po zdrowie i którzy oczekują od gestorów bazy hotelowej bezpiecznych warunków, a od nas, od samorządowców oczekują, że przygotujemy i dostosowujemy miasto do procedur, których dzisiaj nie znamy. Zaprosiłam dzisiaj na spotkanie z przedstawicielami branży hotelowej pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, z którym współpracujemy w Związku Miast Polskich. I chciałabym teraz poprosić, oddać głos panu prezydentowi, aby podzielił się swoimi spostrzeżeniami, które wynikają z naszego dzisiejszego spotkania. Panie prezydencie, bardzo proszę. Po pierwsze, dziękuję bardzo pani prezydent za zaproszenie do Kołobrzegu. Ja miałem dzisiaj okazję rano, jak państwo wiecie, również rozmawiać z burmistrzem Darłowa, ale również z panią burmistrz Mielna, z panem burmistrzem Ustki. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przygotować całą branżę turystyczną na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce. I niestety problem polega na tym, że z tygodnia na tydzień ja mam takie wrażenie, że rząd nie zaplanował tak naprawdę żadnych racjonalnych działań, że dominuje przede wszystkim chaos, że nie ma jasnego planu,
odmrażania gospodarki, który byłby skonsultowany z najbardziej zainteresowanymi, czyli przede wszystkim z branżą turystyczną, ale również z samorządowcami. Pamiętacie Państwo, kiedy rząd podjął decyzję o tym, żeby otwierać żłobki i przedszkola, nie przygotował zaleceń, nie skonsultował tego i dał nam tak naprawdę 2-3 dni, żebyśmy to wszystko musieli zrobić sami, przesuwając odpowiedzialność na barki samorządów czy na barki samych przedsiębiorców. Wszędzie na świecie jest dokładnie odwrotnie. Rozmawia się z przedsiębiorcami, rozmawia się z samorządowcami i planuje się działania, a przecież my musimy konkurować z innymi europejskimi państwami. Jak wygląda sytuacja na przykład w Chorwacji czy w Grecji? Wiadomo, kiedy zostaną otwarte granice, wiadomo, jakie dokładnie są zalecenia i również rząd bierze na siebie odpowiedzialność za sytuację epidemiczną i co więcej, mówi o tym głośno w całej Europie, zapraszając do siebie turystów. Czego nam brakuje? No właśnie tego, planu. Dokładnej daty otwarcia granic, podanej wcześniej, tak żebyśmy się wszyscy mogli do tego przygotować. Przecież turystyka jest ważna w miejscowościach nadmorskich, ale jest ważna dla wszystkich dużych miast, które witają u siebie mnóstwo turystów. Zalecenia, proszę Państwa. My nie możemy bazować na plotkach. Pojawiają się na przykład plotki, że trzeba będzie czekać w kolejce na plaży, dlatego że będą wyznaczone dokładne odległości między ludźmi. No nie możemy polegać na plotkach, musimy się do tego przygotować. Zalecenia dotyczące plaż, zalecenia dotyczące hoteli, pensjonatów, czy na przykład otwarcia basenów, czy całych miejscowości uzdrowiskowych, które mają swoją własną specyfikę. Zupełnie inną specyfikę ma Kołobrzeg, największe uzdrowisko, a inną miejscowości, które na przykład są zależne od Kolonii. Rząd też nie powiedział, czy będzie można w tym roku organizować kolonie, czy nie. I to, co najważniejsze, proszę Państwa, to rząd powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację epidemiczną. Myślimy o takiej propozycji, żeby był pewien certyfikat bezpiecznego ośrodka, tak żeby wszyscy wiedzieli, że mogą po prostu przyjechać, bo wszyscy się pytają, czy będzie bezpiecznie, czy nie. Ale przede wszystkim powinien powstać jasny, racjonalny plan. Rząd mówi o bonie turystycznym, trzeba jasno i szybko przedstawić jego założenia i nie może być tak, że ten bon będzie w jakikolwiek sposób dyskryminował. On musi być dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wypoczynku. I tylko taki racjonalny plan może się przyczynić do tego, że z tego odmrażania gospodarki wszyscy będą mogli skorzystać. I dlatego o tym rozmawiamy w gronie samorządowców. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję za spotkanie z przedsiębiorcami, którzy są najbardziej zainteresowani jedną najważniejszą rzeczą. Walką o każde miejsce pracy. Ale do tego, żeby skutecznie walczyć o miejsca pracy, rząd musi zaproponować plan. I smutne jest to, na koniec Państwu powiem, że w tak ważnej debacie, bo przecież ja dzisiaj rozmawiałem w Koszalinie z artystami, gdzie jest plan dla kultury. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj w Kołobrzegu właśnie o branży turystycznej. Gdzie jest plan dla branży turystycznej? Że w tak ważnych sprawach prezydent Rzeczypospolitej nie zabiera głosu, że go po prostu w tej debacie nie ma, że pozostaje tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń. A przecież na końcu, drodzy Państwo, chodzi o miejsca pracy, chodzi o bezpieczeństwo i chodzi o zdrowie. Rzeczy najważniejsze. Bardzo uprzejmie dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę podejść do mnie. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu.